Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym wakacyjnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, lipiec przyniósł nam falę upałów. Było bardzo gorąco na zewnątrz, ale i również i w środku auta. I w związku z tym zapewne wielu z Państwa zastanawiało się nad tym, aby przyciemnić sobie szyby samochodu. I z tym pytaniem, co daje nam, jakie korzyści taka czynność, zwróciłem się do właściciela jednego z warsztatów w Suwałkach, który dokonują właśnie tego typu usługi. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie Ruszy, dzień dobry państwu. Panie Marku, przyciemnianie szyb w samochodzie, oprócz aspektów wizualnych, prawda, estetycznych, również daje nam ogromne korzyści, szczególnie właśnie w okresie letnim. Jakie to korzyści? No przede wszystkim nie nagrzewa się tak samochód. Mimo wszystko, że jest folia ciemna, ale odbija te ciepło, czyli nie nagrzewa się ten samochód tak. Redukuje również promienie ultrafioletu, także nie blaknie nam tapicerka. No i estetyczny raz, wygląd, dwa, jest to bardziej komfortowa jazda. Wiadomo, jak się człowiek nie tak spoci, nie zmęczy, to i bezpieczniejsza jazda oczywiście jest. Ma to też również dobre znaczenie, nie oślepiają na przykład nas światła wieczorem, gdy samochody jadą za nami. Też to właśnie redukuje. Kolejne pytanie, czy przepisy określają nam, które szyby możemy przyciemnić i w jaki sposób? Tak, jak najbardziej. Przepisy mówią o tym, że w polu widzenia kierowcy, czyli 180 stopni, musi być przejrzystość światła 70%, czyli możemy przyciemnić do 30%. A wszystkie samochody, wszystkie nowoczesne samochody mają szyby tak zwane atermiczne, które są przyciemnione prawie do 30%, czyli w granicach 27-8%, czyli cokolwiek na klimy już jest powyżej normy. Możemy zatem przyciemniać jak najbardziej tylną część samochodu dowolnie, oczywiście za testem, z gwarancją. Właśnie, a propos atestu, właśnie, bo na rynku oczywiście na portalach aukcyjnych dostępne są folie z metra cięte. Wybierając taką folię, czym się kierować właśnie, bo wspomniał Pan o ateście. Tak, Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie wydaje taki atest, zezwolenie na przyciemnianie. Folie, żeby przyciemnić samochód, szyby wszystkie są wypukłe. Dlatego trzeba folię wybierać termokurczliwą. O to chodzi, że poprzez działanie temperatury gorącego powietrza tą folię skurczamy, dopasowujemy do kształtu szyby. I wtedy ją właśnie tak formujemy, taką formowaną folię obcinamy, dopasowujemy do wielkości szyby i naklejamy od środka samochodu. Czyli wybierając folię z atestem Instytutu Ceramiki, mamy pewność, że folia spełnia wszelkie normy polskie. Oczywiście też zauważyłem, że też można kupić folie bardzo odbijające światło, tak zwane lustrzane. Czy takie folie można stosować? Nie można takiej folii stosować na autach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu samochód, który jedzie za nami, będzie odbijało się mocno światło i raziło będzie tego właśnie kierowcę, także to jest niedozwolone. Czy montaż możemy sami przeprowadzić takiej folii? Tak, jak najbardziej. No, jeżeli ktoś ma trochę doświadczenia lub nabierze doświadczenia na własnym samochodzie, jak najbardziej da radę zrobić, tylko trzeba trochę wprawy. Żeby tą folię termokurczliwą dopasować do kształtu szyby. Czy te folie to są kładzione na wodę, na klej? Jak to fizycznie się dokonuje? Folia w sobie już po prostu ma taki klej napylony i żeby ją uaktywnić, używamy odpowiedniego płynu, oczywiście rozrobionego z wodą i naklejamy tą folię i również później wyciskamy ten płyn, tą wodę, żeby się tego dobrze przykleiło. Panie Marku, montaż jedna rzecz, ale czasami też przychodzi sytuacja, gdy tą folię musimy po prostu zdjąć. Czy taka czynność jest w ogóle odwracalna właśnie w przypadku folii? Już jest trudno zerwać tą folię na przykład z tylnych szyb, dlatego że tylne szyby mają ogrzewanie.
I jak dobra folia, czyli dobrze się trzyma, po kilku latach ona się tak trzyma, że niestety zerwie się razem ze ścieżką grzewczą. Z bocznych szyb jak najbardziej jest to do usunięcia. I to można zrobić bez problemu, gdzie tam nie ma tych ogrzewania. Zapewne wielu z widzów zastanawia się nad trwałością tego typu przyciemnienia folią szyb. Jak z trwałością takich produktów? Dobrej jakości, dobrej marki folia, gdy ją nałożymy odpowiednią, jest to trwałość, można powiedzieć, bezterminowa. My na przykład na swoje usługi udzielamy gwarancji 7 lat. No to jest dość długi okres oczywiście. Tak, jak najbardziej, co mówi, profesjonalnie zrobione, prawidłowo trzyma się, nie ma prawa się odklejać, odbarwiać, żadnych pęcherzyków, nic się dziać. Oczywiście są różne stopnie przyciemnienia. Nie musimy w tej chwili na ciemno, ale na przykład są takie folie, które na przykład przypuszczają 60-70% światła. Są to delikatne takie przyciemnienia. Bardzo to ładnie estetycznie wygląda samochód. I oczywiście już spełnia swoje walory, swoje zalety są. No tak, oprócz tego, że nie wszystkie folie są też czarne, ciemnego, bardzo ciemnego koloru, są też kolorowe, prawda? Warto pomyśleć nad dobraniem tej folii pod kolor nawet swojego auta. Można jak najbardziej, choć trochę trudne jest tak idealnie dobrać. Polecam folie właśnie takie grafitowe, ciemnozielone, które są dopasowane do powiedzmy przyciemnienia szyb. Taki coś podchodzi to pod oryginalne przyciemnienie samochodu. Oprócz tych walorów wszystkich, które wymieniliśmy właśnie, czyli właśnie estetyka, nieprzepuszczalność promieni słonecznych, mniejsze nagrzewanie wnętrza, jest też walor bezpieczeństwa, bo co prawda w autach szyba czołowa jest klejona, boczne są zazwyczaj hartowane i przy jakichkolwiek kolizjach, czy wypadkach, czy innych zdarzeniach, pęknięcie szyby powoduje wpadnięcie najczęściej tej szyby do środka, do wnętrza, drobinek tego szkła. Taka folia naklejona zapobiega tego typu rzeczom. Tak, jak najbardziej, gdy jest stłuczona szyba, ona rozprysznie się jak najbardziej, ale będzie trzymała się właśnie tej folii. Nie wpadnie do środka. Na pewno jest to duże utrudnienie przy włamywaniu. Na pewno też jest bezpieczniej w czasie zdarzenia, od czego oczywiście nikomu nie życzę, ale też i jest bezpiecznie, nie? Bo ona po prostu te szkło trzyma się tej folii w całości. I takie jedno z ostatnich pytań chyba zapytam po tym gorącym naszym lipcowym okresie. Czy zauważył Pan większy ruch klientów i zainteresowanie tego typu czynnościami? Tak, jak najbardziej. Oczywiście, kiedy im wyżej słoneczko, im cieplej, tym więcej jest klientów na takie usługi. Także zapraszamy serdecznie. Ja życzę Panu dużo słonecznych dni. Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę, przyciemniać można, warto, można powiedzieć, że same korzyści z tego wynikają. Oczywiście tego typu usługi kosztują, ale Szanowni Państwo, warto zapłacić, gdyż niejednokrotnie widziałem na parkingu folie, które na pewno kierowcy sami sobie naklejali. Każdy pęcherzyk powietrza widoczny na takiej czarnej szybie naprawdę zamiast upiększać, szpeci nasz samochód. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.